Witam Państwa serdecznie, z tej strony Natalia Bojko. Widzimy się w pierwszym takim naszym wywiadzie na Forex Clubie, którym będziemy prowadzić z znanymi traderami w Polsce. Dzisiaj taki wywiad mam okazję poprowadzić z Marcinem. Jeżeli mógłbyś opowiedzieć coś trochę o sobie, jakie projekty realizujesz. Większość osób Cię z pewnością kojarzy, czy to z różnego rodzaju konferencji, czy z InvestCavsów, ale miło by nam było, gdybyś trochę opowiedział o tym, co obecnie realizujesz, no i oczywiście trochę o sobie, o swoim doświadczeniu, jak wyglądała ta Twoja przygoda z tradingiem na początku. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie, Natalio, natomiast Was też wszystkich przy ekranach witam. Tak, no, powiedziałaś znanych traderów, miło mi, że tak o mnie mówisz, natomiast to na pewno żaden trader nie ma czegoś takiego, że chce być jakoś mega znany, tak? Jednak trading co do zasady to jest raczej spokojna praca przy ekranie, znaczy spokojna w sensie daleko od ludzi. Zależy kiedy. Dokładnie. Tak, zależy kiedy. Dokładnie, tak. Ja raczej jestem znany ze względu na to, że prowadzę projekty i to od 2012 roku założyliśmy Inwestio z kolegami, to jest taki serwis, w którym jest bardzo dużo materiałów edukacyjnych na temat rynku walutowego. Tam też pojawiają się regularnie treści, materiały, webinaria dotyczące właśnie rynku walutowego, czy też moje spojrzenie na rynek. A w 2014 roku założyliśmy aplikację Squaber.com, to jest dla inwestorów giełdowych z kolei, tak? Czyli tam już nie trading, tylko bardziej inwestycje w średnim, dłuższym terminie na akcjach, na ten moment polskich, ale także i później zagranicznych i innych rynkach. Więc stąd gdzieś moja obecność w sieci cały czas, natomiast też ja zacząłem w 2008 roku, więc to nie był zbyt szczęśliwy czas do tego, żeby kupować akcje, no bo to wtedy wszystko spadało. Natomiast przeniosłem się bardzo szybko, bo w 2009 roku na rynek walutowy, no i tam już ta zmienność, która wtedy panowała, też dawała się we znaki. Ostatecznie to wszystko przerodziło się w jakąś pasję, jakieś takie zamiłowanie do rynków. I od tego tam 2008-2009 roku, będąc cały czas obecny na rynkach, później też zacząłem się tym dzielić właśnie tymi swoimi doświadczeniami, bo trudno mówić o jakiejś kosmicznej wiedzy i nie wiadomo czym po tam 2-3 latach na rynku, no ale teraz już faktycznie jest tak, że jakkolwiek wyniki mogą być różne, tak? Bo raz są zyski, raz są straty, jak to w tradingu bywa, to przede wszystkim to doświadczenie zaczyna być ciekawe, bo w Polsce zaczyna być coraz więcej ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, w sensie coś faktycznie na tym rynku zrobili, czy nawet jeżeli może jakichś spektakularnych zysków nie osiągali, to mają już to doświadczenie, pewną wiedzę, którą się można dzielić i po prostu oszczędzać czas, bo to jest jednak rzecz, której nie możemy kupić. No i to jest takie jedno z moich marzeń, aby w Polsce było coraz więcej ludzi świadomych, po prostu świadomych, jak oszczędzać, jak inwestować, może bardziej właśnie aktywnie, czyli na rynkach, giełdzie, czy może na rynku walutowym to bardziej trading, ale na giełdzie właśnie inwestycje, czy też oszczędności takie aktywne. No i to jest taka cel, który mi przyświeca, no i te projekty, które robię, to właśnie też pomagają osobom, które nie mają czasu, ten czas, który już mają, zagospodarować właśnie w sposób efektywny. Dokładnie. Czasu nie cofniemy, nie możemy zebrać tych doświadczeń, więc naprawdę też obserwuję Twoje projekty od dłuższego czasu i jest naprawdę na czym, przysłowiowo mówiąc, oko zawiesić. Także dziękuję Ci za to przedstawienie, natomiast tak jak powiedziałeś, czas spokojny na pewno nie był w 2008 roku, nie jest też teraz, bo tutaj nie owijając w bawełnę, ta sytuacja geopolityczna jest nadal napięta i raczej nie widać jej końca. Pytanie, jakie Ty masz podejście do takiej sytuacji jak teraz? Jakbyś mógł udzielić takiego krótkiego komentarza, Twojego zdania na temat tej sytuacji geopolitycznej, którą obecnie mamy, Rosja, Ukraina. Czy widzisz jakieś okazje na najbliższy czas? Czy w ogóle tradujesz na takich, że tak powiem, no nie można tego nazwać newsami, ale na takich sytuacjach, które jednak dosyć długo trwają, tak? Ten konflikt nie jest łatwy, nie jest błahy i ciężko go przewidzieć. Jak Ty widzisz takie okazje? Masz rację, że tutaj ciężko przewidzieć coś i to jest podstawowy jego problem. Natomiast to też trochę zależy od tego, w jakim miejscu jesteśmy. W 2020 roku, jak była pandemia, to z ręką na sercu to był najlepszy czas inwestycyjny, jaki kiedykolwiek doświadczyłem. Natomiast wydaje się, że to był najlepszy czas i najlepsze wyniki, jakie mogłem osiągnąć, tylko dlatego, że już miałem to tam 10 lat doświadczeń. Jeżeli ktoś dopiero został wrzucony w ten rynek jako trader, to niestety zmienność, która się pojawiała, szybkość tych decyzji, które się pojawiały, to mogło być bardzo trudne. To coś podobnego jak 2008 rok. Więc dla mnie te okresy, które są teraz, ta zmienność, która jest w 2020 czy teraz w 2022, to jest zmienność, którą ja generalnie lubię. Mój trading, moje podejście do rynku jest takiego najbardziej lubię, to jest takie bardzo krótkoterminowe. W zasadzie kupna czegoś i trzymania przez kilkanaście minut, zamknięcia i pójścia dalej, tak, w cudzysłowie. Więc dla mnie ten czas jest najlepszy, po prostu krótko na rynku, szybko zgarnąć co trzeba zgarnąć i iść dalej. Natomiast on nie jest łatwy. To jest czas, w którym trzeba podejmować szybkie decyzje, krótkoterminowe. Próba bazowania na informacjach, które napływają, to moim zdaniem jest pozbawiona sensu, dlatego że tak szybko i tak dużo tych informacji napływa, że na pewno otrzymamy je później niż banki inwestycyjne, niż inne podmioty. Więc raczej się możemy tylko podłączać pod ruchy, które trwają. A zwykle jest tak, że jak się podłączymy za późno, to zostajemy z ręką nie wiadomo gdzie, no bo trzeba po prostu już wtedy uciekać z tego. Więc tutaj ja w takich momentach bazuję tym bardziej na swoich podstawowych rzeczach, które wypracowałem już kilka lat temu, czy takim price action. Nie jest to taki price action, który czytamy w książkach, tylko raczej taki mój, wiadomo, są osoby, które pewnie handlują tak samo jak ja, jest nawet Joe Ross, który opisywał różne schematy, które stosuje, ale bardziej chodzi o takie zachowanie rynku. Ja po prostu obserwuję, jak się rynek zachowuje i potrafię w krótkim terminie podejmować takie decyzje i uważam, że dla takiego tradingu to jest dobry czas. Natomiast dla osób, które handlują swingowo, no to jest niestety trudny czas, bo są duże korekty, czy duże konsolidacje po kilka procent na rynku akcyjnym, na walutach po kilkaset pipsów, które chodzą w jedną, w drugą stronę, więc trudno złapać taki trend i podtrzymać go przez 2-3 tygodnie, bo po prostu one się nie zdarzają, jest rynek po prostu zmienny. Natomiast poza tym myślę, że pandemia spowodowała napływ dużej ilości osób, które nie mają takich doświadczeń, że jest ogromna zmienność, to mieli, tak? Bo w pandemii było, ale wszystko rosło, bo dużo osób przyszła w dołkach. Więc jak kupili, po pół roku sprzedali, no to zarobione pieniądze i super. Tylko problem jest taki, że teraz tak łatwo nie będzie. Zresztą robiłem ankietę i moje pytanie brzmiało, czy spodziewasz się, że ten dołek, który został zrobiony w trakcie wojny, to jest dołek podobny jak w pandemii, czy to są po prostu okazje, po których będzie nowa hossa. I jak dobrze pamiętam, 60 parę procent odpowiedziało, że tak. No i tu się gryzę z tym, bo ten temat się będzie przeciągał i się może przeciągać w różny sposób. Nie mamy w ogóle wpływu na to, w którą stronę to pójdzie. Pandemia też taka była, tylko że pandemia była czynnikiem, który dotknął wszystkich. I po tam miesiącu już mniej więcej wiedzieliśmy, jak jest reakcja rządów, że będzie dodruk pieniądza. Już tam zaczęło się to wszystko gdzieś tam odbijać. Wiemy, które biznesy dotknęło, które nie dotknęło. Tutaj jest taki problem, że jak ze Stanami Zjednoczonymi można się podeprzeć taką analizą, że przeważnie dołki w trakcie wojny na giełdzie w USA były robione w momencie jej rozpoczęcia. Taka statystyka jest mniej więcej zrobiona. To tak, no, Polska jest bardzo blisko tej wojny. No i to jest największe ryzyko dla naszej giełdy. Dla rynku akcyjnego w USA tu się otwierają znowu nowe możliwości, bo spółki produkujące broń będą miały więcej znowu przychodów, spółki, które są związane z takim czasem pokoju, wszystkie usługowe, które na przykład odcięły się od Rosji, też będą miały mniejsze przychody z tego powodu. Więc dużo się dzieje i gros spółek na przykład zostało przecenionych niepotrzebnie i można je kupić tanio, ale część spółek na przykład została przeceniona i będzie przeceniona dalej, bo po prostu się zmienił ich biznes i tutaj też trzeba mieć to na uwadze. A rynek walutowy to jak rynek walutowy będzie w górę, w dół, aż w końcu nic z tego nie będzie. Jak to zwykle w miesiącu, czyli jak weźmiemy wykres miesięczny, to zawsze stoimy w miejscu. Więc ostatecznie główne pary walutowe pozostaną pewnie w tym samym miejscu. A wszystkie osoby, które jeszcze nie mają dużych doświadczeń, no przede wszystkim zachęcałbym do roztropności po prostu, tak? Czyli tak na zdrową logikę, nie pchać się tam, gdzie jest duże ryzyko, czyli na przykład spółki, które są bezpośrednio związane z tymi rynkami, raczej poczekać, poszukać tego, co jest bardziej stabilne, bo tamte pieniądze po prostu się znajdą ostatecznie. Dokładnie. No tak jak wspomniałeś, rynek walutowy niestety dyskontuje to w taki sposób, że z dłuższego horyzontu czasowego zawsze jesteśmy w tym sufit podłoga i ciężko z tego pułapu gdzieś wyjść. A jakie jest Twoje zdanie właśnie, może idąc właśnie w kierunku rynku walutowego na temat złotego i euro? Obserwowaliśmy te szczyty 5-złotowe. Myślę, że to jest w stanie się utrzymać w dłuższym horyzoncie czasowym, czy niekoniecznie? Jak to z Twojej perspektywy wygląda? Wiesz co, generalnie musimy spojrzeć na to, jakie jest ryzyko, czy wokół czego krąży ryzyko polskiego złotego, a później euro. Polski złoty przede wszystkim został dotknięty już rok wcześniej, 2 lata wcześniej tak naprawdę inflacją. Pandemia to przyspieszyła, czy zwolniła, później przyspieszyła. A teraz mamy już ten problem, który wszyscy wiedzą, jest to rozgrzebywane na prawo i lewo. To jest pierwsze ryzyko. Drugie ryzyko jest typowo geopolityczne poprzez ułożenie naszego państwa. No więc na to ryzyko nie mamy żadnego wpływu. W każdej chwili może się coś wydarzyć, co spowoduje znowu ucieczkę kapitału. Więc ten polski złoty pod tym względem jest niestety obciążony. Kolejne ryzyko, które warto mieć na uwadze, to jest polityka fiskalna, tak? Czyli Nowy Ład, Polski Ład. To jest obciążenia, które powodują zmniejszenie zdolności zakupowych przez konsumentów w większości jednak przypadków i to dotyczy tak naprawdę tego, że no Polska, wewnętrzny popyt Polski będzie mniejszy, najprawdopodobniej mniejszy i dążymy do znowu redystrybucji, tak? Czyli więcej oddajemy do rządu, a rząd już wie, jak to zrobić najlepiej i on to rozdysponowuje tam, gdzie trzeba. I to zawsze wpływa negatywnie, chyba że naprawdę będą wiedzieć, co trzeba zrobić. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Natomiast to jest kolejne ryzyko. Następne jest uchodźcy. To ja, tak jak wielokrotnie mówiłem, uważam, że pomoc jest potrzebna, jest niezbędna, jest cenna i dobrze, że tak robimy, jak robimy, że przyjmujemy te osoby, dajemy im dach nad głową, pomagamy ogarnąć się i tutaj jakoś ludzko prosperować. To jest niezwykle ważne i cenne. Natomiast dla budżetu Skarbu Państwa jest to obciążenie. Dla naszego systemu jest to obciążenie. I to jest kolejne ryzyko, które trzeba mieć z tyłu głowy, że po prostu będziemy musieli się zadłużać, żeby to utrzymać. Więc to jest dodatkowe ryzyko. No i takich ryzyk tam jest szereg, natomiast te są takie kluczowe. I teraz pytanie, które mamy szansę zniwelować i dzięki temu polski złoty się umocni, a na które nie mamy żadnego wpływu i trzeba się przed nim zabezpieczać. Przede wszystkim nie mamy wpływu na to, co zrobi Rosja. I tutaj trzeba o tym pamiętać, że może być tak, że zaczną lecieć bomby na Polskę. Nikt tego nie chce, każdy uważa, że to się nie stanie. Natomiast trader, inwestor, każdy człowiek powinien zawsze się przygotowywać na najgorszy scenariusz. I w takim ujęciu polski złoty niestety będzie wyprzedawany. Nie ma dwóch zdań. Już teraz jest tak, że inwestorzy zagraniczni, ci, którzy mieli płynne aktywa, no po prostu się ich pozbywali, no bo po co utrzymywać ryzyko na takim rynku jak polski, gdzie on nie jest kluczowy dla ich portfolio, a jednocześnie no jest takie ryzyko, a nie inne. Tak? No ten kapitał wróci dopiero wtedy, kiedy wojsko rosyjskie wróci z powrotem do Rosji i temat całego tego problemu zostanie zażegnany. Więc dopóki to się nie stanie, ryzyko widnieje cały czas. Polski Ład oraz inflacja to nie odejdzie, niestety. Jedyna szansa w przypadku inflacji jest to, że na świecie będzie ogólnie taka inflacja, więc Polska niejako się nie będzie wyróżniać na tym tle. Natomiast no, ona będzie doskwierała nam, będzie kończyła się podwyżkami stóp procentowych, a ostatecznie podwyżki stóp procentowych znowu ograniczają konsumpcję, która jest potrzebna do napędzania gospodarki. Więc reasumując, polski złoty jest teraz pod sporą presją i na razie więcej jest cały czas dla niego minusów niż plusów i niestety tendencja jest cały czas na osłabianie się. Uważam, że jest szansa na to, aby się rynek umocnił, czyli polski złoty zyskał na wartości, ale musi Rosja się wycofać znowu do swojego kraju bez angażowania nas w ten konflikt. No i to jest chyba jedyna rzecz, której musimy tak naprawdę teraz wypatrywać, jeżeli ma się polski złoty umocnić. Ten element kosztów związanych z uchodźcami został zmniejszony ze względu na środki, które mają napłynąć z Unii Europejskiej oraz ze Stanów Zjednoczonych, więc tutaj to ryzyko trochę zostało zmniejszone. Natomiast no dalej, w długim terminie to grozi niestety jakąś destabilizacją w Polsce. Jakkolwiek wszyscy by się starali, no to jest to napływ dużej liczby innych nie nacjonalistycznie, tylko innych nacji po prostu. Pomimo tego bardzo nam bliskich, no to jednak innych, nie? Jasne. Sporo mówiłeś o tym, że dobrze czujesz się w tradingu krótkoterminowym, takim, że wchodzisz 15 minut, godzinę, dwie, trzymasz transakcję i wychodzisz. Pytanie, czy jest w Twoim tradingu miejsce na jakąkolwiek analizę fundamentalną w takim aspekcie? Czy wchodzisz za pośrednictwem impulsu, jakiejś informacji, która wpada na rynek, czy to jest wejście czysto techniczne, tak jak wspomniałeś, oparte o price action? Tak. Generalnie jakby price action dla mnie służy do egzekucji zleceń, natomiast analiza fundamentalna jest rzeczą też, którą stosuję. W sensie nie może w takim tradingu tam krótkoterminowym, natomiast jeżeli chodzi o Forex, o trading, takie właśnie spekulacje, to tutaj analiza fundamentalna dla mnie jest zwykle określeniem pewnego kierunku, pewnego view na rynek. Jak na przykład mamy teraz sytuację na euro, i też zbliżającego się Fedu w najbliższym czasie, czy też jak będziecie oglądali, to może być po tym Fedzie, ale generalnie pierwszej podwyżki stóp procentowych przez Fed, to warto zauważyć, ja zawsze patrzę na to, jak rynek reaguje na dane sytuacje, czyli z założenia podwyżka stóp procentowych powinna być umocnieniem dla dolara, natomiast pytanie, czy rynek faktycznie tak to odbierze. No i w zależności od tego, jak odbierze informacje, które ja uważam, że powinny być na przykład dobre, no to tak widzę sentyment na rynku, więc dla mnie makroekonomia, fundamenty, dane fundamentalne, ze względu na to, że z założenia one są spóźnione, ja je mam później niż te osoby, które mają lepsze narzędzia analityczne, większe zespoły, szybciej dane, to ja bardziej postrzegam je jako informację, jaki jest sentyment rynku, czy jest wzrostowy, czy jest spadkowy. Bo jeżeli jest dobra informacja i napędza wzrosty, to znaczy, że dalej jest sentyment pozytywny. Jeżeli jest informacja zła, a wzrosty dalej następują, no to jest to informacja, że sentyment jest w ogóle fenomenalny, tak? I nieważne jakie dane, to po prostu będzie rosło. A są też sytuacje w drugą stronę, że rynek rośnie, ale pomimo dobrych danych już nie ma siły. I to jest dla mnie najważniejsza informacja, ta makroekonomiczna czy fundamentalna, bo w spółkach tak samo w ten sposób właśnie patrzę na rynki. Więc to jest ważne, natomiast nie robię czegoś takiego, że kupuję pod fundamenty, tak? Czyli kupuję jakieś aktywo, licząc na to, że dane będą lepsze czy gorsze, bo to moim zdaniem na rynkach jest niestety odczytywane zupełnie skrajnie czasami. Mhm. Gdybyś miał taką dać radę dla początkującego, który dopiero zaczyna z rynkiem, bo też po pracy z różną ilością ludzi, które dopiero zaczyna na rynku, widzę, że niechętnie się za bardzo skupiają na fundamentach, na makroekonomii, na tym, by uczyć się czegoś, co jest tak na dobrą sprawę cięższe od analizy technicznej, która z pozoru wymaga wyłącznie analizy cen. Jakbyś miał dać taką radę, czy w ogóle zaczynać temat z analizą fundamentalną, jeżeli chcemy być traderem w stylu właśnie day tradingowym, że chcemy handlować dziennie, czy byś zalecał sugerować się danymi, nie sugerować się danymi, poświęcać uwagę analizie fundamentalnej, czy sobie całkowicie odpuścić? Nie, zdecydowanie trzeba się temu przyjrzeć. Być może nie trzeba zgłębiać wszystkich danych makro, bo to też niekoniecznie musi kogoś interesować, co jest składową danych, jak one są tworzone, publikowane. Natomiast podstawową rzeczą, którą trader musi znać, moim zdaniem, i bez tego skończy źle, to jest kalendarz makroekonomiczny, czyli kiedy dane są po prostu publikowane, bo dane powodują zmienność, wywołują tą zmienność. To, że ja nie inwestuję pod dane makro, nie oznacza, że szereg banków inwestycyjnych, funduszy, które zarządzają ogromnymi środkami, tego nie biorą pod uwagę. Dlatego jeżeli chce się być faktycznie takim, nazwijmy to, profesjonalistą, nawet będąc amatorem, to należy do tego podchodzić w taki sposób, że potrzeba wiedzieć wszystko. Nie wszystko stosować, nie wszystko wykorzystywać, ale informacja i świadomość pozwala na podejmowanie lepszych decyzji, a podstawą i fundamentem jest znajomość, kiedy dane są publikowane i jak rynek na nie zareagował, czy pozytywnie, czy negatywnie. Natomiast jeżeli chodzi o później zgłębianie danych makro, to uważam, że jest jeden problem, którego mało ludzi dostrzeże, to znaczy jest pewna cykliczność w tym, w jaki sposób rynki reagują na publikacje danych makroekonomicznych. Jest czas, kiedy one mają znaczenie, jest czas, kiedy one zupełnie nie mają znaczenia. Jeżeli ktoś tego nie znajdzie, nie wyłapie, to taki day trading w oparciu o dane makro może się skończyć w ten sposób, że w ogóle nie będzie miał racji bytu, bo po prostu te dane makro nie będą miały znaczenia. I taki moment jest teraz. Jest wojna, jest czas niepewności, no to w ogóle nie ma znaczenia, jakie są dane publikowane. Liczą się zupełnie inne kwestie. Z kolei jak była pandemia, to najpierw pandemia powodowała, że dane nie mają znaczenia, bo wszyscy już wiedzieli, że te dane są w ogóle oderwane od rzeczywistości, bo za miesiąc dopiero zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja. A z drugiej strony później banki centralne przejęły tą główną rolę impulsacyjną, tak? Czyli powodującą wzrosty czy spadki na rynkach, no bo znowu komunikaty o tym, jakie lockdowny, o tym, jakie pakiety pomocowe będą wrzucane w gospodarkę. Więc ta cykliczność powoduje, że umiejętność posługiwania się danymi makro też polega na tym, że wtedy, kiedy one mają znaczenie, na nie patrzymy, a kiedy nie mają znaczenia, to po prostu na nie nie patrzymy. Więc to też ma znaczenie. Ja uważam, że każdy powinien znać kalendarz makro i to umieć odczytywać sentyment poprzez to, jak rynek reaguje na publikację tych poszczególnych danych. Tutaj masz rację, geopolityka faktycznie w ostatnim czasie, można powiedzieć, przesunęła dane makro na drugi, a może i trzeci plan i faktycznie ten sentyment opiera się teraz głównie na sentymencie tym wojennym. Natomiast taka rada z Twojej strony, którą mógłbyś dać osobom początkującym. Zapewne wiele osób, które korzysta z Twoich serwisów, nie tylko analitycznych, tak, bo tam się znajduje też duża doza takich materiałów edukacyjnych, tak, z tego korzysta i dopiero zaczyna. Także najlepsza rada, którą Twoim zdaniem mógłbyś dać dla osoby początkującej, na czym się w ogóle skupić, bo natłok informacyjny, kiedy się zaczyna, jest ogromny. Tak. Też pamiętam, że chciało się, że tak powiem, handlować wszystkim, co się tylko zobaczy i na wszystkim, co się tylko da. Więc pytanie, jak rozsądnie w ogóle zacząć swoją przygodę z tradingiem? Moim zdaniem podstawową rzeczą jest to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że pierwszy okres, to różnie bywa, czasami to jest 2 miesiące, czasami rok, to jest czas, w którym nie warto, czy w którym musimy sobie dać czas, ja to tak mówię, tak? Czas, w którym musimy sobie dać czas, czyli szanować kapitał, wiedzieć, że to nie jest czas na zarabianie pieniędzy, tylko jest czas na naukę, czyli przeznaczyć pewną pulę pieniędzy na naukę, część na jakąś edukację, na jakieś książki, na część na kapitał przeznaczone do tego, żeby nim handlować, ale z niewielkim ryzykiem, z niewielkim zaangażowaniem, tak żeby po prostu on na długo starczył z założenia się go straci, bo takie jest życie niestety. Jeżeli ktoś odpowiednio będzie mocno szanował ten kapitał, no to uda mu się stracić tam kilkanaście procent, a później może zacząć zarabiać. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał od razu zarobić pieniądze, to niestety po prostu straci większość tego kapitału bardzo szybko, no i będzie trzeba go dopłacić, no i bez sensu, jakby tak, będzie pracować na etacie po to, żeby dopłacać do inwestycji, a to powinno być w drugą stronę. Z etatu brać do inwestycji po to, żeby w przyszłości nie musieć pracować. No i żeby ten czas na naukę sobie jednak dać, to jest raz, na zrozumienie tego rynku. I z tym się wiąże też oczekiwania, czyli po prostu zmniejszmy oczekiwania względem tego, co zrobimy na rynku na początku swojej drogi i niech one się budują wraz z naszymi doświadczeniami i naszą umiejętnością poruszania się po rynkach finansowych. To taka moja podstawowa rada, bo pamiętajmy, że bez kapitału nic nie zrobimy, więc ten kapitał, który mamy mieć na rynek, niech on naprawdę będzie przez nas szanowany. Dokładnie. Wspomniałeś o tym, że straci się mniej, straci się więcej, więc tutaj wchodzi ten element zarządzania ryzykiem, czyli coś, o co uwielbiam pytać, bo w tym się też czuję dobrze. Jaki ty masz model zarządzania ryzykiem? Czy zarządzasz sztywnie przez stop-lossy? Czy jesteś elastyczny w tym i dopasowujesz po prostu swoje ryzyko do rynku, do zmienności, do tego, na czym handlujesz? Tutaj ja to powiem trochę przewrotnie, dlatego że model zarządzania ryzykiem powinien być zawsze dopasowany do tradera, do inwestora, do jego problemów, które posiada. Więc w momencie, w którym ktoś ma problem z dyscypliną, tak? Czyli jakby wie o tym, że na przykład nie zapomina o tym, że ma pozycje włączone na Forexie, albo zdarza mu się przesuwać stop lossy, albo coś takiego, to musi wdrożyć takie metody zarządzania kapitałem, aby po prostu się przed tym zabezpieczyć, przed sobą samym. Więc tutaj jakby odpowiadając trochę na twoje pytanie, też muszę, jakby to będzie trochę odpowiedź na moje problemy, które gdzieś tam w tradingu są. Więc mój model zarządzania kapitałem jest taki, że zawsze mam jakieś zabezpieczenie twarde na poczet jakiejś pomyłki, które jest oddalone od miejsca, od którego chcę sprzedać. Tak? Czyli jeżeli kupiłem jakieś aktywo, mam jakiś poziom, przy którym chcę zrealizować stratę, bo uważam, że to już się nie rozwiąże w moją stronę dobrze, to jakby z założenia ja to chcę zamknąć sam. Natomiast mam zabezpieczenie gdzieś dalej, takie jakby się coś wydarzyło lub jakbym ja zapomniał albo jakbym nie umiał tego zrobić, cokolwiek, to po prostu żeby mi to zamknęło. I są dwa rodzaje stop lossów, które w tym przypadku skorzystam. Jeden to jest taki, który jest wbity w arkusz, czyli po prostu stop loss, a czasami mam po prostu depozyt odpowiedni wpłacony. Jeżeli uważam, że inwestycja jest bardzo ryzykowna albo bardzo zmienna, albo ja się na przykład bardzo mocno przywiązuję, bo czasami są też takie trady, gdzie człowiek zbudował sobie tak silną opinię na jakiś temat, że bardzo trudno podjąć mu decyzję, że się pomylił. To wtedy jakby kapitałem zdeponowanym na rachunku ograniczam takie ryzyko, żebym po prostu nie mógł popełnić błędu. Tak? Po prostu broker mi zamknie, no i zanim dopłacę, zanim zrobię kolejny przelew, no to ten czas już minie, ochłonę i tutaj już nie będzie takiego problemu. Więc to albo wbity w arkusz stop loss, albo właśnie depozyt na rachunku takim stop lossem jest, tylko trzeba pamiętać, żeby ten depozyt to był faktycznie część naszego kapitału, a nie od razu całość. Więc to jest bardzo ważne. Natomiast założenie jest takie, że ja chcę mieć w pełni kontrolę nad momentem zamknięcia, dlatego to ja mam zdecydować o tym, żeby zamknąć i pogodzić się ze stratą, a to zabezpieczenie ma być tylko już takim bezpiecznikiem finalnym, ostatecznym, jakbym po prostu nie podołał temu zadaniu, albo coś by się wydarzyło nadzwyczajnego i po prostu, żeby system zadziałał jako bezpiecznik. Więc tak to u mnie wygląda. Natomiast w moich inwestycjach jest jeszcze takie pojęcie jak próg bólu. Każdy z traderów tak nieświadomie taki próg bólu posiada, czyli taki moment, od którego zaczynamy robić głupoty. Po prostu moment straty, od którego zaczynamy robić głupoty, przesuwać stop lossy, dokładać do pozycji, po prostu nie godzimy się z tą stratą, która jest. I w moim zarządzaniu pozycją i kapitałem jest tak, żeby moja strata nigdy nie zbliżała się do progu bólu, bo wiem, że jak to się zbliży do progu bólu, no to wtedy już będę miał problem, duży problem, żeby nie wpaść w taką spiralę błędów. Więc to jest takie zadanie dla każdego tradera, żeby sobie określić to, jaka strata jest przez niego akceptowalna, a jaka nie. I to nie zawsze wygląda w ten sposób, że okej, 1000 zł mogę stracić, 2000 nie. Tylko chodzi o emocje. To się też zmienia. Czasami jest tak, że mamy większą akceptację ryzyka, czasem mniejszą. Więc tutaj to jest to jest taki punkt wyjścia w moich inwestycjach, że moje ryzyko na transakcje nigdy nie może przekroczyć tego progu bólu, bo wtedy wiem, że po prostu będzie problem. No i zabezpieczam się tymi rzeczami, o których mówiłem, tak, aby ta strata właśnie tam nie sięgała. Mówisz, że korzystasz też z price action lekko zmodyfikowanego pod siebie, że to nie jest te klasyczne price action, z którego możemy korzystać. Pytanie, w jaki sposób w takim razie za pomocą niego handlujesz? W oparciu o szczyty, dołki, żebyś mógł tak bardzo skrótowo opisać, czego tak na dobrą sprawę szukasz na rynku, co jest tym twoim generatorem sygnałów do handlu. Wiesz co, nie do końca zmodyfikowałem, co bardziej wymyśliłem swoje, bo ja się nie uczyłem o price action, tylko zacząłem po prostu coś wymyślać swojego i później się okazało, że to jest trochę inne niż to, co piszą w książkach. Taka była mniej więcej droga. Natomiast to też nie jest do końca dobre, bo mógłbym zaoszczędzić pewnie kupę czasu, jakbym się dowiedział tam tych rzeczy i po prostu je zmodyfikował, zamiast wymyślać koło na nowo. Natomiast moje price action na dwóch rzeczach się skupiam. Po pierwsze na tym, jaki jest trend, w sensie czy wzrostowy, czy spadkowy. I tutaj akurat korzystam z metod Charlesa Dowa, bardzo klasycznych szczytów i dołków, ich sekwencji. Natomiast poza tym patrzę na dynamikę i systematykę ruchu, zarówno w krótkim, jak i takim szerszym aspekcie. Dynamika, no to jest dynamiczny ruch, to jest taki krótki ruch, jeżeli chodzi o czas, ale duży, jeżeli chodzi o zmianę ceny. Tak? Czyli pokonujemy dużą zmianę ceny, na przykład, nie wiem, euro-dolar rośnie o 100 pipsów w ciągu kilku minut. No to jest dynamiczny, szybki ruch, z jakiegoś powodu musiał powstać. Natomiast ruch systematyczny to jest ruch, który trwa długi czas, ale też pokonuje dużą zmianę, czyli na przykład te 100 pipsów jest zrobione w cały dzień, a rynek w ruchu systematycznym robi ruch zgodny z trendem, później korektę, zgodnie z trendem, z korektą. To jest takie schodki, coraz to wyżej, coraz to wyżej. Natomiast ruch dynamiczny to jest taka jeden taki wystrzał. Jednocześnie dynamika ruchu już takich tików, tak? Czyli jak się rynek porusza szybko w jedną czy w drugą stronę. To są rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę patrząc na cenę, więc ciężko ex post powiedzieć, że jakiś ruch się wydarzył dynamicznie, chyba że spojrzymy na właśnie taki wycinek, że pokonane te 100 pipsów w krótkim okresie czasu. No i do tego dołożyłem gdzieś tam takie układy, gdzie analizuję zachowanie rynków na konkretnych strefach wsparcia i oporów, które sobie wyznaczam. Te metody wyznaczania są dostępne publicznie, więc możecie spokojnie znaleźć. Czy moje metody są publicznie dostępne, więc możecie je spokojnie znaleźć. Natomiast chodzi o to, że staram się zawsze przez ten pryzmat zachowania ceny na wsparciach i oporach, dynamikę ceny w jedną czy w drugą stronę, czy ruch jest systematyczny, czy jest dynamiczny, określać scenariusze, czy mamy szansę na głęboką korektę, czy na zmianę trendu, czy na kontynuację tego trendu. Z założenia ruchy systematyczne potrafią trwać bardzo długo i są wyczerpujące dla wszystkich, którzy grają przeciwko tym ruchom, a ruchy dynamiczne z kolei, one są bardzo straszące, budzą duże zmiany emocji i tym samym zazwyczaj po ruchu dynamicznym następuje bardzo głęboka korekta. Dlatego na przykład ja się nie zgadzam z taką teorią, która mówi o tym, że trzeba inwestować zgodnie z trendem. Ja uważam, że trend trzeba znać, żeby wiedzieć, co się robi, natomiast czy się handluje zgodnie, czy przeciwko trendowi, to już jest zupełnie inna para kaloszy, bo na przykład moje czasami najlepsze trady, największe dochodowe trady to są na korektach, które po prostu jestem w stanie określić bardzo dokładnie, gdzie spodziewam się zakończenia bieżącego ruchu. I jeżeli ruch dochodzi do takiego poziomu w sposób odpowiedni, właśnie dynamiczny, to z bardzo wąskim stop lossem można złapać fajne kilkanaście, kilkadziesiąt pipsów, a że stop loss jest bardzo mały, to i dźwignia jest duża, no i tym samym te zyski po prostu rosną, tak? I to są trady, które właśnie dają trwają kilkanaście minut i z całego dnia obserwacji później taki jeden trade tylko wychodzi i to wystarcza. Więc moim zdaniem świadomość trendu, świadomość ruchu, w którą stronę rynek idzie, to jest pierwsza rzecz z takiego price action, bo tam nie wykorzystuje nic poza ceną, plus właśnie zachowanie rynku, które pokazuje mi, czy rynek reaguje, czy nie reaguje na wsparcie, no i czy jest szansa na kontynuację ruchu, czy raczej na jego odwrócenie. Już ostatnie pytanie, bo nasz czas wywiadu dobiega końca. Jeszcze przed wywiadem rozmawialiśmy chwilę o krypto i powiedziałeś o tym, że masz dosyć ambiwalentny stosunek do kryptowalut, dlatego tylko dopytam tak szybko, czy twoim zdaniem kryptowaluty to jest coś, na czym warto się sfokusować, że to będzie taki nowy rynek wręcz akcji, tak? Bo wiele firm emituje kryptowalutę, emituje tokeny w kontekście właśnie pozyskiwania finansowania, czy jest to rynek, który będzie tylko fajnym uzupełnieniem portfolio dla bardziej ryzykownych traderów, dla tych osób, które mają ten apetyt na ryzyko trochę większy? No, to jest trudne pytanie, bo to jest pytanie o wiarę na ten moment, tak? Czy wierzymy w to, czy Dokładnie. Nie wierzymy. Ja mam wiarę w to, że świat się cały czas zmienia i na pewno kryptowaluty weszły już w taką fazę, w której no, nie powinny zniknąć z tego świata. W jakiejś formie one z nami zostaną. Ciężko mi jeszcze powiedzieć, jak w tym wszystkim się odnajdą te kryptowaluty, czy też waluty wirtualne tworzone przez banki centralne, No to są rzeczy, które gdzieś tam na naszych oczach się tworzą, no ale to jest chyba podobnie troszeczkę jak z kartami płatniczymi. To akurat moja pamięć sięga takiej rozmowy kiedyś, jak kryptowaluty zaczynały, to było tam 2000, czy nie zaczynały, tylko ten był pierwszy ruch wzrostowy do tych $20,000, to było 2018 rok, jak dobrze pamiętam. Mhm. To rozmawiałem z jedną osobą, która mi mówiła o tym kryptowalutach, gdzie ja byłem dość sceptyczny. Mówiłem, wiesz co Marcin, ale ja pamiętam karty płatnicze, jak były wprowadzane i one też tak nie do końca sceptycznie, że tak właśnie sceptycznie były przyjmowane, jak to plastikiem płacić, nie? Jakby to nie działa, nie? To gotówka to jedna gotówka. No i teraz pewnie mamy to samo, czyli po prostu akceptacja tego wchodzi z nami coraz bardziej. Stąd też uważam, że warto się tym rynkiem interesować. Ja mam taki stosunek, jak powiedziałeś, dlatego że dla mnie ten rynek, ja go nie do końca rozumiem. Nie miałem czasu w odpowiednich momentach bardzo mocno się z nim zgłębić. Musiałem robić inne rzeczy, robiłem inne rzeczy, bo lubiłem. Więc też po prostu nie siedzę w tym rynku tak, żeby być przekonanym, że to siądzie, w sensie, że przyjmie się czy też nie. Ale mam sporo znajomych, którzy mocno w to wierzą i uważają, że to jest przyszłość, jeżeli chodzi o właśnie rozwijanie firm. Tak jakby troszeczkę inna rzeczywistość się nam tworzy i w tą stronę idziemy. Więc ja osobiście uważam, że warto się tym interesować i jakąś ekspozycję na ten rynek mieć, aby nie pozostać z tyłu za światem. Natomiast nie uważam, aby to było coś, co zmieni świat na zasadzie pstryknięcia palcem. To raczej będzie długi proces, który będzie dochodził asymilacji, a później pewnie jakiegoś przejęcia czy też wykorzystania tej technologii w jakiś taki, nazwijmy to, bardziej wyrafinowany sposób niż tylko do spekulacji. Super. Marcin, to w takim razie dziękuję Ci za naprawdę cały szereg wyczerpujących odpowiedzi. Myślę, że nasi czytelnicy, odbiorcy, słuchacze będą bardzo zadowoleni z tego, że wziąłeś udział w naszym wywiadzie. Także dziękuję Ci serdecznie ze swojej strony, a Państwa zapraszam do kolejnego wywiadu, który na naszym kanale pojawi się już niebawem. Dziękuję Ci bardzo Marcin, dziękuję Państwu. Ja również dziękuję serdecznie, też oczywiście zapraszam do Inwestio i do Squabera, natomiast tam można mnie znaleźć po prostu regularnie i też zadawać pytania i ewentualnie posłuchać moich analiz, a Tobie serdecznie dziękuję za zaproszenie. No, bardzo mi miło, że w pierwszym się znalazłem, to też dla mnie ma znaczenie, że zostałem dostrzeżony. Super. W takim razie wszystkie rzeczy, o których mówił Marcin, również będą zapewne w opisie do tego filmu, podlinkujemy, więc jeżeli będą Państwo zainteresowani, zapraszamy do korzystania. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję serdecznie.